Cześć, nazywam się Mateusz Mulawa, jestem programistą Java w Data Art. Można mnie znaleźć na Twitterze, na GitHubie są dostępne, jest dostępny kod przykładów z tej prezentacji. Powiemy sobie o pisaniu czytelnych i ekspresyjnych testów z użyciem frameworka Spock. Czy są na sali osoby, które piszą testy? Czy ktoś kiedyś pisał testy? Okej, okay, dobrze. Czy możecie powiedzieć, dlaczego to robiliście? Dlaczego pisaliście testy? Okej, okay. Z lenistwa. Mamy kubek dla pierwszego odważnego. Czy były jakieś inne powody? Okej, okay, żeby sprawdzić, czy kod działa. Co jeszcze? Okej. Okay. Dobrze, bo od pewnego czasu testowanie też jest wymogiem biznesowym, także mamy w niektórych projektach. Okay. Tutaj mam krótkie podsumowanie tego, co powiedzieliście. Osobiście dla mnie istotny jest ten powód, że testowanie pozwala mi jako programiście zostać pierwszym użytkownikiem mojego kodu i spojrzeć na API tego kodu tak jakby z perspektywy, nie? I pozwala mi zaprojektować lepsze API mojego kodu. Okej. Problem, jaki mam z testami, polega na tym, że są one kodem i jak każdy kod mogą stać się ciężkim w utrzymaniu legacy. Teraz jak uniknąć tego, żeby nasz kod stał się takim legacy? Bo możemy skończyć w takiej sytuacji, że no nie mieliśmy testów, mieliśmy kod, teraz mamy kod i mamy testy, no i mamy tak jakby dwa razy więcej do bałaganu do utrzymania. Teraz jak zrobić, żeby tego uniknąć? Według mnie nasze testy powinny być przede wszystkim czytelne. To pozwoli nam łatwo nimi zarządzać, łatwo je skalować. Okej. Jakich narzędzi używacie do testowania aplikacji w Javie? Okej. Czego jeszcze? Spoko. Okej. Okay. Czy ktoś słyszał o JUnicie? Okej. Okay. Dobrze, to tak. Standardowym wyborem, jeśli chodzi o testowanie w Javie, jest JUnit. Teraz wyszła wersja 5, która ma dużo fajnych feature'ów. No i jeśli chodzi o mockowanie, to zazwyczaj używa się Mockito. Dzisiaj opowiem o Spocku, o opartym na Groovy, o używającym języka Groovy w frameworku do testowania i o tym, jak używam go do pisania czytelniejszych i bardziej wyrazistych testów. Ok, czym jest Spock? Spock jest frameworkiem do testów, korzysta z języka Groovy. Dzięki temu, że jest runnerem JUnita, jest kompatybilny z praktycznie wszystkimi narzędziami, które są kompatybilne z JUnitem, czyli na przykład Sonarem i większością IDE. Spock wymusza na użytkowniku używanie Behavior Driven Development do strukturyzowania kodu naszych testów. Spock posiada własną implementację mockowania i stubowania, także nie musimy używać tutaj Mockito. Pozwala pisać nam czytelniejsze i czytelne i ekspresywne testy, które zwą się w Spocku specyfikacjami. Testy w Spocku nie są tylko JUnitami pisanymi w Groovy. Spock jest czymś znacznie więcej. Spock jest językiem domenowym do testów.
Okej. Okay. Jak zacząć ze Spockiem? Żeby zacząć pisać testy w Spocku, potrzebujemy pierwszej zależności, ale żeby cieszyć się wszystkimi możliwościami, prawdopodobnie będziemy potrzebowali wszystkich tych zależności. Potrzebujemy też odpowiednio skonfigurować pluginy, żeby nasze testy się uruchamiały w odpowiedni sposób. OK. W trakcie tej prezentacji opowiem o feature'ach Spocka i Groovy'ego, które ja osobiście lubię najbardziej i których używam na co dzień. OK, to zacznijmy od pierwszego. Bloki w testach. Podstawowe bloki w testach spokowych są to bloki given, when, then. Każdy blok posiada swoje specyficzne zachowanie i każdy ma inne zastosowanie. Bloku given używamy do definiowania warunków wejściowych naszego testu. W bloku given również definiujemy mocki, jeżeli mamy jakieś. Blok when służy do specyfikowania zachowania, które chcemy przetestować. I na przykład, jeżeli będziemy mieć później weryfikację mocków, to będą one weryfikowane w oparciu o to, co wydarzyło się tylko i wyłącznie w bloku when. Teraz blok then służy do definiowania asercji i akceptuje on każde wyrażenie, które się rozwiązuje do boolina. Teraz tak, każdy blok można graficznie rozdzielić etykietą AND. Możemy tego użyć na przykład do podkreślenia jakichś istotnych warunków wejściowych dla naszego testu, jeżeli mamy kilka. Każda etykieta może mieć dodatkowy opis i taki opis, jeżeli go potrzebujemy, będzie wyglądał na pewno ładniej niż standardowy komentarz w kodzie. Ostatnim blokiem, znaczy kolejnym blokiem, o którym powiem, jest blok expect. Blok expect jest zbliżony do bloku then, z tym, że nie wymaga poprzedzającego bloku when. Także blok expect też przyjmuje wartości, które są resolwowane do boolinów. No i na tym przykładzie użyliśmy bloku expect do pokazania kilku właściwości języka Groovy. Jako pierwsze sprawdzamy, czy true w Groovy jest rzeczywiście prawdziwe. W drugim przypadku sprawdzamy, czy lista wartości od 1 do 5 będzie miała rozmiar 5. W kolejnym przypadku testowym mamy coś, co nazywa się closure w Groovy. Closure w Groovy jest kompatybilny z Lambdą w Javie 8. I testujemy tutaj taką właściwość, że closure w Groovy automatycznie zwraca swoje ostatnie wyrażenie. Także wywołanie tego closure'a zwróci nam last. Kolejny przykład pokazuje, jak definiować asercję, nie będąc na głównym poziomie w teście. Żeby to zrobić, potrzebujemy użyć słówka kluczowego assert. No i tak tutaj mamy iterowanie po naszej liście i w środku mamy asercję. Okay. Ostatni przykład to coś, co nazywa się Groovy Truth i Groovy ma taką właściwość, że może każdą wartość resolwować do boolina i tak pusty string będzie falsem, a nie pusty string będzie true. Kolejną rzeczą, jaką chcę pokazać w Groovy, są parametryzowane testy z dynamicznymi nazwami. Żeby do obsługi parametryzacji Groovy Spock wprowadza blok where. W tymże bloku where możemy zdefiniować zmienną i jej wartości, które będą używane przy kolejnych uruchomieniach naszego testu. I tak tutaj w widocznym przykładzie mamy zmienną, do której będą przekazane dwie wartości. Przy użyciu anotacji unroll
możemy ten test rozwinąć do dwóch testów z dynamicznymi nazwami. Dynamiczna nazwa jest tworzona poprzez przekazanie zmiennej do definicji nazwy testu. No i tak ten przykład nam wygeneruje dwa testy z następującymi nazwami. OK. Jako looker syntaktyczny Spock wprowadza do bloku where tabelkę, dzięki której możemy w ładny, graficzny sposób przekazać parametry do naszego testu. W pierwszym wierszu tabelki deklarujemy zmienne, w kolejnych wierszach definiujemy jej wartości. I tutaj też analogicznie z anotacją unroll nasz test rozwinie się do trzech testów. Jeżeli nie mielibyśmy anotacji unroll, to też nasz test wykonałby się trzy razy, z tym, że w raporcie byłby widoczny jako pojedynczy test. Groovy jest językiem dynamicznym, nie wymaga specyfikowania typu przed zmiennymi, przed zmiennych w metodach, w parametrach metod. Do użycia nieokreślonego typu Groovy używa słówka kluczowego def. I teraz tak, kiedy używać def, a kiedy używać konkretnego typu? Def powinniśmy używać tylko wtedy, jeżeli typ jest oczywisty. No i tutaj ma zastosowanie tak zwane prawo kaczki. Jeżeli zmienna wygląda jak kaczka, jeżeli chodzi jak kaczka i jeżeli gdacze, to wiemy, że jest to kaczka na 99%. Co? Kwacze, tak, rzeczywiście. Tak, i nie ma potrzeby specyfikowania jej typu. I zazwyczaj to jest prawdziwe dla zmiennych lokalnych, zazwyczaj nie jest to prawdziwe dla metod. Odnośnie używania tych typów dynamicznych ważne jest to, żeby ich nie nadużywać, żeby pamiętać, że nasz kod jest do czytania i żeby nie zmuszać naszych czytelników do zgadywania, co za typ. Jeśli chodzi o programistów Java, którzy zaczynają używać Groovy'ego, na początku są bardzo sceptyczni wobec tego słówka dev, po chwili zaczynają używać go wszędzie, nawet tam, gdzie nie powinni. Myślę, że powinniśmy używać go mądrze i pamiętać, że nasz kod jest do czytania. OK, tutaj mamy przykład tego duck typingu i widzimy, że jeżeli mamy inicjowanie zmiennych przez konstruktor, nie ma potrzeby powtarzania typu po lewej stronie. Wystarczająco widocznym jest, że te zmienne są typu item i tak samo, że zmienna order jest typu order, też to widzimy. Kolejną rzeczą, którą lubię w Groovy, jest implementacja mapy w Groovy. Kiedy przesiadłem się z PHP na Java, to najbardziej brakowało mi map. A jeśli chodzi o używanie hash mapy jako zastąpienia map w PHP, no to nie wyglądało to dobrze, nie dało się tego używać. Natomiast implementacja map w Groovy jest bardzo, bardzo łatwa w użyciu. Okay, żeby zdefiniować mapę, wystarczy użyć nawiasów kwadratowych i dwukropka w środku. Po lewej stronie definiujemy klucze, po prawej stronie definiujemy wartości. No i tak w przykładzie mamy zdefiniowaną mapę zamówienia, no i to zamówienie agreguje sobie klienta, itemy i cenę naszego zamówienia.
Teraz tak, map w Groovy możemy używać do konstruowania obiektów javowych. Jedynym wymogiem jest to, żeby nasz obiekt javowy posiadał domyślny konstruktor. Jeżeli posiada takowy konstruktor, możemy, Groovy doda nam konstruktor z mapy do implementacji naszego obiektu, który będziemy mogli użyć. Teraz tak, konstruktor z mapy możemy wywoływać na trzy sposoby: bezpośrednio, niebezpośrednio i bezpośrednio. I mamy tutaj pod spodem, w bloku den mamy asercję, która pokazuje, że wszystkie te wywołania są sobie równe, tak, obiekty będą takie same. Teraz tak, jeśli chodzi o nawigowanie po obiektach, to Groovy ma taką składnię, pozwala na używanie nazwy pola po kropce. Równolegle z nazwami pola można używać nawiasów kwadratowych. Może dla obiektu nie wygląda to najlepiej, ale w dokładnie taki sam sposób jak po obiektach można nawigować po mapach. No i dla mapy na przykład te nawiasy kwadratowe mogą być bardziej naturalną dla niektórych. Ciekawy jest, ostatnia asercja jest ciekawa, ponieważ mamy tutaj po ostatniej kropce mamy wyspecyfikowane pole z obiektu item na liście i to nam zwróci listę name'ów z obiektów item z listy items. Jest to ciekawe. IntelliJ no, nie potrafi tego dobrze pokolorować, ale można tego czasem użyć, żeby nie uniknąć specyfikowania indeksów w listach. Tak, żeby zmodyfikować mapy, możemy modyfikować przy użyciu operatora left shift. Po polsku to będzie przesunięcie bitowe w lewo. Tak. I teraz tak, taki operator, jeżeli po prawej jego stronie przekażemy mapę, użyje tej mapy i nadpisze w naszej mapie po lewej stronie dokładnie te klucze, o które go poprosimy. I tak tutaj mamy nasz klient mieszka w Lublinie i zmodyfikujemy jego adres tak, żeby mieszkał w Świdniku. No i możemy powiedzieć, że to jest tak dobra zmiana dla naszego klienta. Tak. Nie wiem, czy... Okej. Teraz tak, do czego można użyć tych map, tak? Może inaczej. Rozważmy taki przypadek. Mamy sobie taki test i mamy postawione pytanie i zastanówmy się nad odpowiedzią. I możemy tak się zastanawiać. No, jeżeli przeczytamy nazwę tego testu, no to załapiemy, że chodzi o to, żeby nie sprzedawać narkotyków dzieciom. Bardzo ważnym wymogiem biznesowym. No i możemy coś spróbować odszukać w tej mapie, tak? Ale problemem, co jest problemem tego testu? Okej. Okay. Dobrze, mamy kubek. Okej, jak sobie z tym poradzić? Jeżeli zdefiniujemy sobie mapę z domyślnymi danymi i jeżeli zdefiniujemy metody pomocnicze, które opcjonalnie będą przyjmowały mapę modyfikacji do naszej domyślnej mapy, wtedy możemy w naszym teście, używając tych metod pomocniczych, zawołać nasze metody z parametrami bądź bez parametrów. I możemy w tych przekazanych parametrach tak jakby podkreślić, które dane są istotne dla naszego testu, które dane będą testowane.
I dzięki zdefiniowaniu kilku tego typu metod, no bo mamy tutaj obiekt zagnieżdżony, także jedna metoda nie sobie z tym nie poradzi, nasz test może wyglądać w taki sposób, w który, abstrahując od tego, na ile jest ładne to wywołanie getOrder, jest dużo łatwiej zobaczyć, że istotne dla tego testu jest data urodzenia oraz kategoria naszych sprzedawanych rzeczy. No i właśnie możemy użyć takich map do separacji danych istotnych od nieistotnych. Dużo, czy tak jakby jest to bardzo przydatne, jeżeli nasze obiekty wyglądają w ten sposób, prawda? A tak wyglądają niektóre obiekty, gdzie tych danych jest naprawdę dużo. Kolejną rzeczą, o jaką chcę powiedzieć, jest value recording, ewentualnie można nazwać to zachowywaniem historii początkowych wartości zmiennych. Spock umożliwia odczytanie, znaczy umożliwia zapamiętanie przez test początkowej wartości zmiennej i użycie jej w bloku den. Czyli jeżeli użyjemy metody old w bloku den na jakiejś zmiennej, Spock będzie wiedział, że musi zapamiętać początkową wartość tej zmiennej i zapamięta tą wartość i będziemy tego mogli użyć w asercji. Że mamy tutaj prosty przykład inkrementacji indeksu. Pod spodem jest inny przykład, gdzie mamy obniżkę o 10% na łyżce i możemy w asercji użyć początkowej wartości tej ceny. Że może to być przydatne, jeżeli nasz kod zmienia jakieś dane, a potrzebujemy się odnieść do początkowych wartości tych danych przy weryfikacji. To będzie początkowa wartość. To będzie początkowa. Kolejny temat. Kolejną rzecz, którą bardzo lubię w Spocku, w Groovim, jest implementacja mocków i stubów w Spocku. Korzysta ona w pełni z dobrodziejstwa, jakim są operatory w Groovim. Także ten, jak dla mnie, ten składnia jest bardzo czytelna i taka wyrazista. OK. Żeby zdefiniować mocka w Spocku, musimy wywołać metodę mock i przekazać do niej typ naszego mocka. I mamy to w pierwszej linijce tutaj. Tak, żeby zweryfikować, czy nasz mock został wywołany, używamy do tego operatora mnożenia i w pierwszej asercji specyfikujemy, że chcemy, aby na naszym mocku metoda save z przekazanym parametrem typu payment była wywołana jeden raz. Pod spodem definiujemy kolejne warunki. I teraz tak, to dopasowywanie wywołań do wzorców w Spocku działa w taki sposób, że raz dopasowane wywołanie nie będzie dopasowywane kolejne razy. Także wszystkie te pozostałe asercje też, znaczy może poza trzecią, też byłyby dopasowane. Jednakże dopasowana jest tak jakby pierwsza z brzegu. Ale z tym, że ta kolejność też nie jest zapewniona. OK, czyli tak jak w drugim, dlatego musiałem postawić tutaj zera, żeby ten test działał. Czyli tak w drugim przypadku oczekujemy, że będzie na naszym mocku
wywołana metoda save z dowolną ilością do parametrów dowolnego typu. W kolejnym przykładzie oczekujemy, że będzie wywołana metoda save bez parametrów. W kolejnym przykładzie oczekujemy wywołania dowolnej metody na naszym mocku, czyli to podkreślenie nam to zapewnia. I ostatnie dwa przykłady oczekują wywołania dowolnej metody na dowolnym mocku. OK, teraz jak zweryfikować parametr przekazany do mocka? Żeby zweryfikować parametr w mocku, możemy wstawić prosty warunek w miejscu tego parametru. Jeżeli mamy więcej parametrów, to po prostu dajemy przecinek i kolejny warunek. Bądź też możemy po definicji naszej weryfikacji użyć operatora przesunięcia bitowego w prawo, czyli right shift, i przechwycić nasz parametr do clojure'a, czyli to tak jakby do lambdy. I to przechwycenie można zrobić na dwa sposoby. Można wyspecyfikować wszystkie parametry z ich typami. Wtedy możemy tak jakby się odwoływać do nich pojedynczo. Bądź też możemy przechwycić wszystkie parametry do listy. Wtedy odwołujemy do nich po indeksie, co może być przydatne, jeżeli mamy więcej tych parametrów, tak? I nie potrzebujemy weryfikować wszystkich. Teraz jak zrobić stuba, żeby nasze mocki zaczęły zwracać wartości? Używamy operatora right shift i po tym operatorze definiujemy wartość, jaka ma być zwrócona z naszego mocka. No i ta wartość będzie oczywiście zwrócona za każdym wywołaniem, w tym przypadku z naszego mocka. Czyli analogicznie jak w Mockito. Co zrobić, żeby zweryfikować, żeby jednocześnie zweryfikować i zastabować? To możemy to zrobić niestety tylko w bloku then. I po prostu po wyrażeniu weryfikującym używamy operatora right shift i przekazujemy wartość. Jeżeli byśmy spróbowali to zdefiniować w bloku given, to niestety weryfikacja nam nadpisze stabowanie zdefiniowane w bloku given. Także żeby jednocześnie weryfikować i stabować, możemy używać tylko bloku then. Jest to ograniczenie spoka. Jest szansa, że będzie usunięte w kolejnych wersjach. OK. Jak sprawić, żeby nasz mock zwracał różne wartości dla kolejnych wywołań? Możemy po prostu użyć naszego operatora right shift kilka razy w definicji naszego stuba. I tak na zaprezentowanym przykładzie za pierwszym razem metoda find z przekazanym unique ID zwróci nam bleak payment. Przy drugim wywołaniu metoda find zwróci nam nula, a przy trzecim wywołaniu rzuci nam wyjątek. Teraz tak, żeby użyć ewentualnie przekazanego parametru do stabowania, możemy go również przechwycić. Możemy go po prostu przechwycić w clojure'ze i tutaj po prostu dać kolejne wyrażenie, które zwróci jakąś wartość na podstawie tego parametru. OK. I tak jak w tym przykładzie, żeby zweryfikować nasz wyjątek, nie mogłem zawołać finda po raz trzeci tutaj, no bo ten wyjątek by spowodował przerwanie, tak, wykonania, dlatego musiałem użyć podwójnych bloków when then, czyli po bloku then mamy wyspecyfikowany kolejny blok
when i kolejny then. I w bloku then tutaj łapiemy ten wyjątek. OK. Jesteśmy przy wyjątkach, to w jaki sposób weryfikujecie wyjątki w waszych testach? Może poza tymi, którzy używają Spoka. Anotacją, OK. Czym jeszcze? Właśnie, catchem. Czy można jeszcze weryfikować wyjątki? Tak, asercjami, tak, odpowiednimi. OK, Spok do weryfikacji wyjątków używa metod. I teraz tak, taki trywialny przykład, który prawdopodobnie nic nie sprawdza, ale nam specyfikuje, po co jest nasz test, to jest weryfikacja, że żaden wyjątek nie został wrzucony. A żeby zweryfikować, czy wyjątek został wrzucony, używamy metody throw i jako parametr przekazujemy do niej typ wyjątku, którego oczekujemy. I teraz ta wywołanie metody thrown z runtime exception będzie specyfikowało, że oczekujemy, że zostanie wrzucony runtime exception w naszym teście. Teraz jeżeli potrzebujemy zweryfikować jakieś pola na naszym wyjątku, możemy go w sekcji then przypisać do zmiennej lokalnej. I zdefiniować asercję na polach tego wyjątku. OK. To tyle o wyjątkach. Teraz chcę powiedzieć o wsparciu dla frameworka Spring w Spoku. Czy piszecie testy integracyjne? Piszecie, tak. I teraz tak. Jeśli chodzi o testy integracyjne, no to musimy podnieść kontekst naszej aplikacji w takim teście. I często jest tak, że potrzebujemy niektóre biny w naszym kontekście zamokować. Spok umożliwia to przy użyciu detached mock factory. I ta klasa umożliwia nam definiowanie mocków poza specyfikacją, bo domyślnie mocki w Spoku można definiować tylko i wyłącznie w obrębie specyfikacji. I teraz tak, możemy stworzyć naszą klasę konfiguracji, w której zdefiniujemy mocki, zdefiniujemy biny springowe, które jako mocki. Następnie w naszym teście integracyjnym możemy zaimportować taką konfigurację. I jeżeli sobie zautowajrujemy te, jeżeli sobie wstrzykniemy te nasze mocki, ewentualnie jakieś inne biny, jeżeli sobie wstrzykniemy naszego mocka, możemy zweryfikować, możemy naszego mocka zweryfikować i będzie to ten mock zaimportowany tutaj. Teraz Na koniec chcę pokazać, w jaki sposób Spok generuje raporty błędów w testach. I tak, jako pierwszy przykład widać dobrze kod, tak? Mamy test, który weryfikuje, czy Lombok poprawnie wygenerował konstruktor obiektu item. I zobaczmy, czy nasz test działa. Jeżeli będzie zielono, to znaczy, że działa. Jest zielono, nasz test działa. A teraz zepsujmy nasz test. Dodajmy jakiegoś stringa.
tutaj. I zobaczmy, czy nasz test teraz będzie nie działał. OK, teraz nasz test jest czerwony i SPOC wygenerował nam następujący raport tego faila. Czyli mamy tutaj przekopiowaną asercję na samej górze i mamy wartości poszczególnych elementów z lewej, czyli wartość pola name i wartość całego obiektu item wyprintowaną. Analogicznie mamy prawą stronę też podzieloną na wartości. Mamy też wygenerowany, obliczony procent podobieństwa naszych stringów oraz graficzną prezentację różnic. Na dole mamy expected actual, no i oczywiście można sobie też wyświetlić to w formie tabelki. Okay. Teraz spróbujmy troszkę bardziej skomplikowanego obiektu. O, będzie chyba to, tak. OK, i zepsujemy sobie naszą mapę w naszym przykładzie. Czyli w naszej mapie pod items podstawimy sobie innego itema niż mamy zdefiniowanego. Będzie to, mamy jabłko, śliwkę, a wstawimy sobie gruszkę i zobaczmy, jak się teraz zachowa nasz test. Okej. Aha. Czym tutaj musimy wyspecyfikować typ, ponieważ map konstruktor ma problem z listami. Tak, tutaj tak. Tutaj po. Chociaż. Aha. I jeszcze przed item też nawiasy kwadratowe, tak? Może w ten sposób za mało nawiasów. OK. Dobrze, i teraz widzimy następujący raport nieudania, czyli porównanie naszych obiektów się nie powiodło. No i niestety nie widać tutaj za bardzo, co się dzieje, ale jeżeli klikniemy w tego linka, to zobaczymy, że nasze itemy się różnią. OK. Dobra, może przypomniałem sobie, jak miał wyglądać ten przykład. Miałem zmodyfikować cenę. Miało być łatwiej. Bez kastowania, bez pokazywania niedobrych rzeczy. Tak, teraz tutaj widzimy, że nasze obiekty są zasadniczo takie same, ale różnią się tą ceną. I też będzie to przydatne przy jakichś dużych agregatach. Prawda? Trzecim i ostatnim już raportem błędu, jaki chcę pokazać, jest raport weryfikacji moków. I mamy tutaj moki. Jak to będzie nasz pierwszy przykład? Sprawdźmy, czy nasz przykład działa. Nasz przykład działa. To usuniemy te rzeczy i zróbmy, żeby nasz przykład przestał działać. I może zróbmy to w taki sposób, że będziemy oczekiwać, żeby na naszym moku została wywołana metoda save bez parametrów, co nie będzie prawdą.
to jest tak, w raporcie mamy informację, że mieliśmy za mało wywołań dla następującego zdefiniowanego warunku. Czyli nie mieliśmy wywołań, nie mieliśmy, brakuje nam wywołania metody save bez parametrów. I mamy też wyszczególnione pozostałe wywołania na naszym mocku. Czyli widzimy, że została wywołana jeden raz metoda save z takim parametrem. I możemy sobie teraz porównać, dlaczego to jest różne od tego. Jak dla mnie jest to ekspresywne dość. Dobrze, to... To by było na tyle, jeśli chodzi o prezentację. Chętnie odpowiem na wasze pytania. Będę też miał pytanie do was na koniec. Ale jeżeli macie jakieś pytania, to... Czy mapy się obronią przed refaktoringiem? No, trudno powiedzieć, zależy jak dużo będziesz miał te zmiany, tak? One automatycznie się nie, klucze nie zmienią automatycznie swoich nazw, prawda? Także to trzeba będzie zrobić ręcznie. Że coś mnie nie interesuje, to po prostu nie muszę tego w ogóle specyfikować w asercji, tak? Ale mogę na przykład tak jakby sprawdzić, że mój test może nie chcieć wywołania żadnej metody na żadnym moku, tak? Bo po prostu mają, to jest tak jakby niedozwolone w naszym przypadku. Tak, żeby nie była wywoływana żadna metoda na żadnym moku, tak. No i to jeżeli będzie wywołana jakakolwiek, na jakimkolwiek, to dostaniemy raport błędu. Czyli można tak jakby się zabezpieczyć przed tym, żeby ktoś wołał nasze moki, znaczy nasze obiekty. Skąd? Znaczy nie wszystko się ładnie koloruje, niektóre rzeczy się nie kolorują, ale dajemy radę, tak? Że tak powiem. Tak. Ultimate, tak, tego. Sorry. Tak, kontrakty można pisać w spoku. Czy jest wsparcie, czy pytasz o IntelliJ-a? Nie, ale tak, my używamy kontraktów, piszemy je w spoku. Znaczy definiujemy je w Groovim w sumie. Ale też tam mamy taką bazową część kontraktu, taką bazową klasę, to tam używamy spoka. Właśnie, to jest pytanie za licencję. Także jeżeli ktoś wie, to można dostać licencję na IntelliJ-a. No wiemy, że jest źle, ale pytanie miało być trudne, także... No nie, no to właśnie bez użycia pary moka, wiesz, tak po prostu po spokowemu, jak tylko nie... Nie pytam o statyczną metodę, bo w sumie tego nie wiem. Pytam o obiekt finalny. Jak zamokować finala w Groovim w spoku? Okay.
Dobrze, to jest takie coś jak Groovy Mock. Ja z tego użyłem, żeby zobaczyć, czy można, no ale no, nie polecam. W sumie tak. Mamy jeszcze minutę, także pytajcie śmiało. To zależy od programisty, od code review, prawda? Bo to można tak samo można popsuć kod w Groovim Spoku, jak i w Javie, prawda? Znaczy, no, na pewno jest tak jakby ta struktura given when then będzie, no, ona jest obligatoryjna, także no, tak trochę wymuszona na programistach. Okej, dziękuję. Mam nadzieję, że...